Cześć, witam Was ponownie na kanale regeneratywnie.pl. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak kwaterujemy nasze owce. Udało mi się znaleźć fajną miejscówkę na skałce i widać dokładnie, jak przeprowadzamy nasze owce z kwatery na kwaterę i jak te kwatery wyglądają przed i po wypasieniu. Teren, na którym teraz wypasamy owce, to jest teren, który udało nam się wydzierżawić, z czego jesteśmy super zadowoleni. W zeszłym roku ta łąka była w ogóle niekoszona i my jakoś tam pod koniec września na jakieś 6 tygodni wpuściliśmy tam nasze owce, też je kwaterowaliśmy. One weszły na taką bardzo, bardzo przerośniętą łąkę. Tak naprawdę większość traw zdeptały, wyjadły to, co tam dało się wyjeść po roku niepasienia, znaczy nie koszenia. I dzisiaj będę o tym troszkę więcej mówić. Zapraszam do odcinka. Ok, jeszcze zanim zaczniemy, to mam dla Was garść aktualności, tak jak ostatnio coraz częściej się zdarza. Słuchajcie, pierwsza rzecz, przypominam o konkursie jagnięcym. Koniecznie weźcie w nim udział. Tutaj macie link do odcinka, w którym możecie brać udział w konkursie. Trzeba wytypować, ile jagniąt urodzi nam się do końca maja i można też dodatkowo spróbować zgadnąć, ile będzie i ile samic i do wygrania są nasze książki. Więcej szczegółów możecie znaleźć tutaj właśnie w tym odcinku i w opisie tego odcinka, więc koniecznie weźcie udział, bo jeszcze tylko do 16 maja możecie typować, ile jagniąt tam się urodzi. A jeśli chcecie podpowiedź, to na naszym Instagramie, który też tu spróbuję wrzucić, jak się da, są podpowiedzi, bo tam dosyć regularnie wrzucam informacje na temat tego, co nam się urodziło i tak dalej, więc na pewno może Wam to pomóc. Sama nie wiem, ile się tych jagniąt urodzi, ale na pewno jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z jagniaków, które nam się teraz rodzą. Przypominam też, że już niedługo będzie u Bogdana Smolorza na kanale moje spotkanie z Bogdanem i rozmowa o rolnictwie regeneratywnym. Myślę, że potencjalnie może być ciekawa, nie wiem, bo jeszcze nie widziałam, ale już w maju ma być dostępna na kanale. I ostatnia aktualizacja, ale myślę, że sporo z Was się ucieszy. Kupiliśmy prawa autorskie do następnej książki Gela Salatina, Salat Barbif. Będziemy tłumaczyć książkę o hodowli bydła, głównie bydła mięsnego. Świetna książka, bardzo dobra. Jeszcze nie wiem, czy będziemy wrzucać tam zdjęcia oryginalne, czy zdjęcia z naszych gospodarstw, bo to jest książka sprzed prawie 30 lat i te zdjęcia są dosyć słabej jakości i Joel właśnie tam przegrzebuje swoją bazę danych, żeby zobaczyć, czy uda mu się znaleźć oryginalne zdjęcia w dobrej jakości, żebyśmy mogli je wydrukować w kolorze. A jeśli się nie uda ich znaleźć, to nie powinno być problemu, żebyśmy podmienili te zdjęcia, tak jak w You Can Farm, na zdjęcia z polskich gospodarstw, więc na pewno mamy tutaj ciekawe możliwości. Będzie się działo, ta książka jest praktycznie tak gruba jak You Can Farm, więc myślę, że ucieszycie się, że będzie kolejna lektura. Ale kiedy będzie? No pewnie dopiero w przyszłym roku niestety, ale rozpoczynamy nasze działania. Już 10 i 11 czerwca będzie super szkolenie organizowane przez gospodarstwo Green Leaf. Wiecie co, tutaj w opisie odcinka wrzucę link do grupy i do tych poszczególnych wydarzeń, bo nie mam do nich strony jako takiej, ale na pewno warto się nad tym zastanowić. Oni super mają ogarnięte gospodarstwo, taki market garden i bardzo fajne robią szkolenia na ten temat, jak zarabiać na gospodarstwie. Zresztą tytuł tego szkolenia jest bardzo podobny do tytułu książek Salatina, więc na pewno warto. Druga rzecz, którą myślę, że zdecydowanie warto rozważyć, to warsztaty, które będzie organizować gospodarstwo lubuskie Angusowo. Też tutaj spróbuję wrzucić link do nich. Jeszcze nie ma szczegółów, bo jeszcze lubuskie Angusowo nie wypuściło oficjalnego ogłoszenia tego szkolenia, ale już wiem, że ono będzie, jeśli się nie mylę, w połowie czerwca. I na pewno warto, bo będzie dużo o wypasie i dużo o w ogóle też prowadzeniu gospodarstwa regeneratywnego. Gorąco, gorąco polecam. A teraz już przejdźmy do odcinka.
No, więc głównym tematem naszego odcinka jest kwaterowanie owiec i to, co tu widzicie, to jest łąka, na której aktualnie przebywają nasze owce. Tutaj, gdzie pokazuję teraz paluchem, to owce były dopiero co, ale tak jak widzicie, część tej łąki jest wypasiona, a część jest jeszcze zieloniutka. I na tym ujęciu fajnie widać, jakiej wielkości kwatery dostają nasze owce. Trawa na tej łące, tak jak wspominałam, jest dosyć licha, więc one dostają bardzo duże kwatery i akurat w tym przypadku to nam nie przeszkadza, bo te kwatery i tak muszą być duże, żeby nasze owce miały możliwość odsunięcia się gdzieś, żeby urodzić. I tak, tutaj widzicie, jakiej wielkości mniej więcej były kwatery naszych owiec. I tutaj, tak jak widzicie, to mniej więcej była jedna kwatera, druga kwatera tutaj w rogu, trzecia kwatera, tak jak teraz pokazuję, potem czwarta, niby taka wielka do końca, ale ona też starczyła raptem na 1,5 dnia. I wczoraj dostały taką oto wąską kwaterę tam na końcu przy linii tych zakrzaczeń. I teraz są na kwaterze tutaj odtąd do końca i tam, gdzie widzicie ostatnie owce, jest siatka i siatka przechodzi pomiędzy tymi wewnątrz tych zakrzewień, tam ogrodziłam im tak, żeby miały możliwość schowania się w cień. Na każdej kwaterze staram się im tak ogradzać teren, żeby część drzew czy też takich krzewów miały dostępne, bo owce bardzo nie lubią słońca i nawet jak jest 16 czy 18 stopni, to dla nich jest dosyć gorąco i one bardzo, bardzo doceniają, jeżeli mogą się schować w jakiś cień. Cześć. Zawsze powtarzam, nie wyłączajcie prądu tam na tych pastwiskach, gdzie nie ma waszych zwierząt. Jednym powodem jest to, że jeśli macie gdzieś wilki, no to jeśli nie wyłączycie pastucha, jest dużo większa szansa, że one się nie nauczą przez niego przechodzić. Drugim powodem jest to, że trawy i niewielkie roślinki są przepalane przez taki pastuch i nie musicie używać podkaszarki. My w zeszłym roku podkaszaliśmy teren pod naszymi stałymi pastuchami 2 razy. I to były 2 razy, kiedy musieliśmy na około 2 tygodnie wyłączyć prąd w naszych ogrodzeniach. A teraz Wam pokażę, jak wygląda trawa pod pastuchem elektrycznym. Okej, więc na pierwszy rzut oka może się wydawać, że trawa przerosła pastuch. Zobaczcie, jak nisko jest najniższa linka, mniej więcej 15 cm nad ziemią. Ale jak zmienimy perspektywę, to zobaczcie, widzicie taki jakby rowek tam, gdzie jest pastuch i tam trawy są dużo niższe, bo one są na bieżąco przypalane przez pastuch. Zobaczcie, tutaj wyrosła trawa, dotknęła, obumarła i potem spadnie na ziemię. Oczywiście niewielkie ilości prądu są przez to tracone, ale oszczędza Wam to bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Zobaczcie, tu jest gęsto, ale jednak pomiędzy tutaj, gdzie jest pastuch, te rośliny tak bardzo nie przerastają. I tak to wygląda po całości. Gorąco polecam. To by było na tyle. Dziękuję za Waszą obecność na kanale. Może tych aktualizacji było więcej niż samej treści odcinka, ale już niedługo to się zmieni, bo pracuję nad tym, żeby zbudować newsletter dla Was i wtedy te wszystkie aktualizacje będą bardziej na newsletterze niż tutaj na kanale, ale dopóki go nie ma, no to daję Wam znać, żeby Wam nic nie umknęło. Pamiętajcie, że jeśli jesteście zainteresowani kupnem tej książki, to zapiszcie się na newsletter na www.regeneratywnie.pl, żeby otrzymywać od nas informacje o postępach prac. Pamiętajcie, że tłumaczenie takiej książki to trwa zwykle między 12 a 18 miesięcy, więc no to jeszcze trochę potrwa, ale przynajmniej będziecie mieli rękę na pulsie, co się dzieje. Trzymajcie się, cześć!